W tym odcinku dowiesz się, dlaczego kozy siedzą na drzewie. W Maroko, na pustyni Sahara, w Afryce. Siedzą jak papugi na drzewie. Witam na kanale Fioletowy Świat i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Kliknij również dzwoneczek, aby dostać powiadomienie o kolejnym fajnym odcinku. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, napisz proszę komentarz pod filmem i kliknij łapkę w górę. Zajmie Ci to tylko kilka sekund, a w ten sposób pomożesz w rozwijaniu Twojego ulubionego kanału. Na równiku, najbardziej wysuniętym miejscu Ziemi w kierunku Słońca, na pustyni Sahara, Słońce tak pali Ziemię, że jest tu tylko piach. Jestem teraz w Egipcie, z prawej strony Afryki. Tu zaczyna się pustynia Sahara. Widać, gdzie jest równik, ten żółty pas spalonej ziemi w Afryce. To jest piaszczysta pustynia Sahara. Jadę quadem przez pustynię. Widać tu potężne afrykańskie słońce. Piękne, wielkie, ale zarazem palące żarem słońce, którego widok bardzo mnie urzeka. Jest bardzo piękne, ale wszystko co piękne często bywa zdradliwe, jak to w naturze. Jestem teraz na wierzchołku góry. Tu witamy, subskrybuj. Thank you. Tutaj też nic nie rośnie. Jest tylko sam piach i kamienie. Wszystko spaliło to piękne nasze słońce. Wiatr słoneczny jest tak silny, że już dawno na planecie Merkury i Wenus przed nami i Marsie za nami wywiał atmosferę i wodę z tych planet w przestrzeń kosmiczną. Na Merkurym jest temperatura do 420 stopni Celsjusza, a na Wenus dochodzi do 430 stopni Celsjusza. Ale my mamy tarczę ochronną. Nasza matka Ziemia emituje pole elektromagnetyczne, które skutecznie zatrzymuje wiatr słoneczny i przegania go w przestrzeń kosmiczną. Dla ciekawostki dodam, że pole elektromagnetyczne jest naturalną nawigacją dla zwierząt żyjących na Ziemi. Każde miejsce na Ziemi ma inne natężenie, więc na przykład żółw, kiedy się rodzi i wchodzi do oceanu, zapisuje w pamięci mózgu to konkretne miejsce. Potem odbywa podróż trwającą około 10 lat, opływa Ziemię dookoła. W tym czasie dorasta do wieku rozrodczego i wraca na to samo miejsce dzięki polu elektromagnetycznemu, tam gdzie się urodził, żeby złożyć jaja, z których znów urodzi się jego potomstwo. Niesamowite, prawda? Tu widać obrazowo, gdzie jest równik. To jest punkt najbardziej wysunięty w kierunku naszego Słońca. W tym miejscu najbardziej Słońce pali planetę. Nic tu nie rośnie, a marsjański widok z lotu ptaka jest niesamowity. W Egipcie osada na pustyni wygląda niczym wioska Mos Espa z fantastycznego filmu Gwiezdne Wojny. Tak wygląda pustynia z góry z samolotu. Sam piach. Dlatego ludzie zakładają osady przy wodzie, jak tutaj widać, czyli przy Morzu Czerwonym i przy rzece Nil. Mieszka i żyje 80% ludności. Tu widać starorzecza topniejących lodowców sprzed 67 milionów lat. Teraz jestem na środku pustyni Sahara w Tunezji. Tutaj znów prawie sam piach. Nic tu nie rośnie, ani trawa, ani drzewa. Rosną tu tylko suche krzewy, którymi żywią się wielbłądy. To ich jedyne pożywienie na pustyni. Tak właśnie wypasają się wielbłądy na pustyni. Jedzą te suche krzewy. Z powodu ocieplenia klimatu, czyli zaśmiecania ziemi, nawet rzeki są tu wyschnięte. Jadę kilkaset kilometrów po pustyni i tylko piach i palące olbrzymie słońce. A tu nagle coś niesamowitego. Tu jest oaza. Oaza ze źródłem geotermalnym, które wybija spod ziemi. Tu wybija oczko, widać? Woda. Źródełko geotermalne wybija ciepła woda spod ziemi na pustyni.
która tworzy tutaj oczko wodne, dzięki któremu powstała oaza palmowa. Tutaj widać dokładnie, jak wybija ciepła woda z podziemi na pustyni. Niedaleko oazy stoję na szczycie wydmy, a po horyzont widać tylko piach. Krowa normalna jak jedwab. Zjeżdżam jeepem z wydmy, pod kołami piach. A w szybę grzeje to potężne afrykańskie słońce. W górach Atlas, 300 metrów nad poziomem morza, znów wybija woda. Tym razem wśród skał, dzięki której rosną tu palmy. Płynie strumyk orzeźwiającej wody na pustyni, wzdłuż którego matka natura stworzyła oazę palmową. Palmy daktylowe dają schronienie w cieniu i pożywienie dla ludzi. W tym właśnie miejscu wybija źródło wody. Dalej płynie strumyk i przy strumyku rosną palmy, które tworzą oazę, czyli schronienie dla ludzi. Dzięki temu źródełku wody powstała osada na pustyni. Wyżej widzimy starą sprzed 1000 lat osadę, a poniżej już nowoczesną, wygodniejszą z prądem. Teraz dotarłem do Maroko z lewej strony Afryki na pustyni Sahara. Dojechałem quadem po pustyni aż do Oceanu Atlantyckiego. I co tu widzimy? Po horyzont tylko piach. Tu Ocean Atlantycki. Od prawej do lewej tylko piach na pustyni Sahara. Nie ma tu nawet drogi dojazdowej ani prądu. Ale mieszkają tu dziko żyjący ludzie pustyni, przodkowie ludu Tamaska. Żyją tylko z owoców morza. Nawet osioł nie ma tu co jeść, prócz suchych krzewów. W Maroko na pustyni rosną tylko drzewa arganowe. Argania żelazna to bardzo wytrzymałe, endemiczne drzewo, które rośnie wyłącznie w nieskazitelnie czystym środowisku północno-zachodniego obszaru Maroko, w okolicy Marrakeszu i nie występuje nigdzie indziej na świecie. Jest jednym z najstarszych na świecie organizmów roślinnych, który liczy 25 milionów lat. Próbowano sadzenia i uprawy tych drzew na innych terenach Maroka i w innych krajach, jednak wszystkie skończyły się niepowodzeniem, gdyż tylko tu jest najczystsza gleba na ziemi, która składem odpowiada drzewom arganowym. I nie chcą one rosnąć nigdzie indziej na świecie. Argania obdarzona została przez naturę niezwykłą siłą przetrwania. Rośnie w suchym, wiecznym klimacie, na małożyznej glebie, na gorącej pustyni Sahara. Stąd jej nazwa argania żelazna. W poszukiwaniu dostępu do wód gruntowych rozbudowuje system korzeniowy na głębokość do 30 metrów. Roślina ta skutecznie chroni swoje owoce tysiącem cierni, a nasiona bardzo twardą skorupą, 16 razy twardszą niż skorupka orzecha laskowego. Z nasion tłoczony jest unikatowy olej arganowy, wykorzystywany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Zajmują się tym jedynie kobiety i wszystkie procesy wykonują ręcznie, co możesz zobaczyć w innym odcinku na moim kanale pod tytułem Tradycyjna apteka, sztuka farmacji Maroko. Link masz u góry po prawej stronie i wkleję jeszcze pod filmem w opisie. Zauważ, że na ziemi nic tutaj nie rośnie. Na spalonej afrykańskim słońcem pustyni Sahara jest tylko piach i kamienie. Owoce arganowe to jajowata jagoda o długości do 5 cm. Owoc początkowo jest zielony, potem żółty, mięsisty i przesycony sokiem mlecznym. Właśnie te owoce uwielbiają jeść kozy, które wspinają się na drzewo za pomocą zielonych kopyt. Pień argani jest często poskręcany i sękaty, co pozwala kozom wspinać się na drzewa i zjadać ich liście oraz owoce. Dlatego kozy siedzą na drzewie. Siedzą jak papugi na drzewie. Chodzące po konarach kozy stanowią słynną atrakcję
podziwianą przez turystów w Maroko. A to jest Ahmed, właściciel i pasterz tego stada kóz, który za drobną opłatą udostępnia je turystom. Taki założył interes w Maroku. Tu jeszcze mam dla Ciebie ciekawostkę. Podwórko u berberów. W Maroku tak wygląda. Nie ma tutaj trawnika, ponieważ tu jest pustynia. Ale są sztucznie posadzone drzewka granatu, w których cieniu mieszkają wolno żyjące pawie. Dziękuję za oglądanie. Udostępnij znajomym ten film. Niech też dowiedzą się, dlaczego kozy siedzą na drzewie. Niech moc będzie z Wami.